witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie będziemy oglądać odcinek szkoły. A dlaczego? Bo dłuższego nie chcę im się nagrywać. Dobra, tak już serio, troszeczkę nie mam czasu, bo jestem w trakcie wykończenia kuchni w moim mieszkaniu, co idzie ekstremalnie wolno. I dzisiaj się jeszcze dowiedziałem, że zamówiłem zły zlew i muszę ten zły zlew odesłać z powrotem i zamówić odpowiedni. I tak od 2 albo 3 miesięcy ja nie jestem w stanie tej kuchni skończyć. Czy na tym polega dorosłe życie? Bo jeżeli tak, to ja już nie chcę. I tak, jakbyście byli ciekawi, co jem w trakcie tego remontu kuchni, czyli dosłownie co jem od 2 albo 3 miesięcy, są to hot dogi z żabki. No nawet nie żartuję, są to hot dogi z żabki. Jezu, moje życie jest takie smutne. Ale dobra, wracając. Łapka w górę i subskrypcja, no i oglądajmy. Zapraszam. To jeszcze na sekundkę ja, bo zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie dzisiejszy odcinek powstał dzięki współpracy z serwisem AleRabat. AleRabat jest serwisem oferującym kody rabatowe do wielu sklepów internetowych. Zaczynając od choćby Adidasa, a kończąc na powiedzmy Media Expert. Ale umówmy się, wszyscy tutaj jesteśmy tak naprawdę po kody rabatowe tylko do jednego sklepu. Volt. I dzięki tej stronie internetowej, tak samo jak i wtyczce internetowej, możemy zaoszczędzić naprawdę przeogromną ilość pieniędzy. Szczególnie, gdy się zamawia tyle jedzenia, co ja. No, zresztą... Chyba naprawdę mam problem. No więc jak to działa? Bardzo prosto. Wystarczy naprawdę tylko wejść na stronę alerabat.com bądź pobrać ich wtyczkę internetową. I ja osobiście wolę używać wtyczki przeglądarkowej, bo nie muszę już wchodzić na żadną dodatkową stronę. Po prostu podczas zakupów wtyczka sama mi podaje kody promocyjne. I jak już macie wtyczkę AleRabat w swojej przeglądarce, wchodzimy na stronę naszego ulubionego sklepu. Dla mnie powiedzmy... Okej, będą te buty. Konkretnie rozmiar 45 1/3, bo jestem duży chłopiec. I mam płaskostopie. I gdy jest jesteśmy już w naszym koszyku, powinniśmy dostać powiadomienie od wtyczki AleRabat o dostępności kodów promocyjnych. Klikamy przetestuj i voila! Oszczędzamy pieniądze! I już nawet nie wspominając o tym, że wiele sklepów współpracujących z AleRabat, a jest ich naprawdę dużo, posiada również cashback. Czyli oznacza to tyle, że wtyczka AleRabat podaje nam kody promocyjne, na których oszczędzamy, a dodatkowo jeszcze dostajemy cashback, czyli częściowy zwrot wydanej przez nas kwoty. Jeszcze raz wam szczerze polecam wtyczkę AleRabat, bo tak czy siak większość z nas robi zakupy internetowe. I czemu przy okazji tych zakupów nie mamy korzystać z kodów rabatowych i jeszcze na dodatek cashbacku? Oczywiście, kochani, macie link do wtyczki w opisie, a także w przypiętym komentarzu. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie i teraz przejdźmy do filmu. Dobra, to ja po prostu sobie pojadę, okej? Chłopaki, słyszeliście o tym... Adam Karaś i Tomek Poremski to uczniowie gimnazjalnej 1. D. Cholera jasna, znowu ten Tomek. Tomek, w ilu odcinkach szkoły ty wystąpiłeś? I jeszcze lepsze pytanie, w ilu tych odcinkach prawie kogoś zabiłeś? Bo mi się wydaje, że we wszystkich. Nawet nie żartuję, sprawdźcie ostatni odcinek z Tomkiem na moim kanale. Chłopcy przyjaźnią się i wymyślają żarty, z których słyną w całej szkole. Od niedawna nastolatkowie pasjonują się kryminalistyką i pracą policji. Starszy brat Tomka pracuje w krakowskim wydziale kryminalnym. Czy ktoś mówił kryminalistyka? Ja studiowałem kryminalistykę! No to coś zjedz. Właśnie. Biologia, nie? Tak. Kurde, gdzieś mi kanapkę wsiorbało. No Jezu, masz, już tam gdzieś na pewno przyszło. Ej, bez jaj. Pamiętam, jak moja mama dawała rano. Jeżeli temu chłopakowi ktoś ukradł kanapkę, to byłem to prawdopodobnie ja. Tak, zgadza się, kochani, przyznaję się bez bicia. W czasach gimnazjalnych kradłem jedzenie innych uczniów. Teraz jak mówimy o jedzeniu, to miałem taki flashback do moich czasów gimnazjalnych. To było, nie wiem, tak 15 lat temu. Jezu. To było 15 lat temu. Jezu! Ale dobra, wracając. W czasach mojego gimnazjum, te 15 lat temu, można było kupić obiadek na stołówce, to znaczy, że pierwsze i drugie danie, za uwaga, 3 złote. A najlepsze było to, że pierwsze danie, czyli zupa, była nielimitowana. Można było zjeść tyle talerzy, ile się chciało. Ja czasami po 8 jadłem nawet. I w sumie teraz się zastanawiam, po co wam o tym mówię. Będziecie się ze mnie śmiać znowu. Whatever. Oglądajmy. No chłopaki, ja mi fajne 2 długopisy wrąbało. No w tym burdelu, no to chłopiec, nic nie znajdziesz. No w burdelu, no proszę cię, no szkurde, całą torbę przerąbałem, no. Dobra, i tak ją na pewno gdzieś masz. Panowie, to wygląda poważnie. Musimy w szkole mieć cudzieja. No i co teraz? No jak to co? Rozpoczynamy śledztwo, bierzemy każdą osobę po kolei i łamiemy kości, dopóki się nie przyzna, no duh. No, musimy rozpocząć śledztwo, Adam. To nasza działka, nie? No, panowie, nie ma na co czekać. Musimy zrobić oględziny miejsca. Aha, no, nie mamy proszku daktyloskopijnego. No cholera jasna! Jak ja mogłem zapomnieć mojego proszku daktyloskopijnego do szkoły? Przecież ja go zawsze mam przy sobie. Co to za cholerstwo? To jest taki specjalny proszek do zdejmowania odcisków palców. No trudno, musimy zyskać na czasie. No ale masz go? No nie, no, bratu też nie mogę zabrać, bo to nie ma czasu. Wyjmujemy telefon, już! No, dobra.
Jazda. Dobra, chłopaki, nie ma czasu, jazda. Ja robię zdjęcia, wy wyciągajcie telefony i grajcie sobie w Subway Surfers. Trzeba robić te foteczki. Tomek i Adam są bardzo przejęci. Znają odpowiednie procedury z seriali kryminalnych i teraz chcą postępować jak zawodowi śledczy. Ja naprawdę teraz mam nadzieję, że te chłopaki chociaż oglądały dobre seriale kryminalne, a nie na przykład, nie wiem, gliniarze. Nie przeszkadzaj w czynnościach śledczych, bo za to dostaniesz 5 lat w zawieszeniu do sali. Popukaj to ty se... Przeprowadzimy śledztwo i złapiemy złodzieja. Teraz najważniejsze jest to, żeby nauczyciele o niczym się nie dowiedzieli, bo przyjedzie prawdziwa policja i zgarnie nam show. Cholera jasna, ta prawdziwa policja przyjedzie i nam zgarnie śledztwo. Mogę, czekajcie. Czy tak się właśnie czuje amerykańska policja, gdy przyjeżdżają federalni i zgarniają im śledztwo? Jezu, czemu mnie to tak rozbawiło? Musimy ostro wziąć się do roboty, bo złodziej znów zaatakuje. Dobra, ja widzę też plecak. Zamazany plecak. Gimnazjaliści bardzo poważnie traktują swoje śledztwo. Analizują wykonane zdjęcia w poszukiwaniu wskazówek, które mogą naprowadzić ich na trop złodzieja. I są rozmazane buty. No i mój plecak. Ej, chłopie, to nie ma w ogóle sensu. Po co niby policjanci robią te zdjęcia tym wszystkim rzeczom, jak to i tak nie ma sensu, bo tutaj nie znajdą po tym przecież żadnego złodzieja. Ja też sobie, chłopcze, zadaję to pytanie. Po co w ogóle policja prowadzi te całe śledztwa? No ja co ty myślałeś, że od razu twarz złodzieja zobaczysz? No tak, no ale rozumiem cię, że to się nie da tak od razu, no ale przecież jak ty niby chcesz sprawdzić, kto to zrobił? Masz jakiś pomysł? Przesłuchanie co zrobić? O, i tak jak mówiłem, zaczyna się łamanie kości. Przesłuchanie naprawdę? No nie, no niby. Ty, ale zawsze mnie to kręciło, naprawdę. Kurde, no ale kogo ty niby chcesz przesłuchać, jak nawet nie wiemy? No. Masz jakiś pomysł? My przyszliśmy, rypnęliśmy te plecaki i torby, poszliśmy do sklepiku. I wtedy musiał złodziej uderzyć, więc trzeba wypytać osoby, które miały lekcje przed nami w biologicznej. Okej, ale... to trzeba odczaić po lekcji. No dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Chłopcy postanowili, że kolejnym krokiem w ich śledztwie będzie przesłuchanie. Chcą się dowiedzieć, jaka klasa miała przed nimi lekcję w sali biologicznej. Liczą, że któryś z uczniów widział poszukiwanego złodzieja. Poczekajcie, sprawdzę. Nie ma to jak pani jedzie. No, prawda, świetna jest. Chłopaki, druga do liceum. Dziękujemy, pani Edziu. A gdzie oni teraz mają? W chemicznej teraz mają zajęcia. A, dziękuję. Jest pani wielka, naprawdę. Dziękuję. Coś podejrzanie za mili są dla tej pani Jadzi. Czy mi się wydaje, czy ona potem będzie głównym podejrzanym i to ją będą pałować? Cześć. Porębski Karasz, mamy kilka pytań. O Jezus, złoty chłopak. Witam serdecznie, Porębski i Karaś. Rozpoznajesz tego Pokemona? Nie pytaj się dlaczego, to ja tu zadaję pytania! I tak, żeby zaspokoić waszą ciekawość, ten Pokemon nazywa się Naruto. Ciekawe jaki? Według naszych ustaleń 2 godziny temu mieliście pod biologiczną. No to dobre ustalenia macie. To się cieszę. Nie widzieliście nic podejrzanego? Niby co takiego? Znaczy, pytacie, bo ktoś wam gumę do wcięcia ukradł? Umówmy się, że ja tu zadaję pytania. Czemu Tomek dosłownie powtarza każdy mój tekst? Ej, Tomek, tylko nie słuchaj mnie z tym pałowaniem, dobra? Ja żartowałem, Tomek! Tak jest, panie komisarzu. Przestańcie, sprawa jest poważna, nie możemy was wtajemniczać w głębsze szczegóły. Słuchajcie, pytam ostatni raz, czy czegoś nie widzieliście? Chłopaki, ja mam dla was dobrą radę. Chłopaki, ja mam dla was radę. Przestańcie całymi nocami grać w LOLa, zacznijcie brać prysznice, zacznijcie chodzić spać o normalnych porach, wychodźcie z domu, poznawajcie ludzi w swoim wieku, zaprzyjaźniajcie się! Cholera jasna, dałbym teraz wszystkie pieniądze, żeby ktoś mi 15 lat temu dał taką radę. Zmieńcie dealera. Spieszę. Ale słuchajcie, bo wydaje mi się, że ja coś widziałam, no bo... Ja wyszłam z klasy jako pierwsza, bo zaraz po dzwonku, no nie? I tam po korytarzu kręcił się taki gość w granatowej bluzie z kapturem, coś takiego. Ja nawet zamieniłam kilka słów z tym kolesiem w granatowej bluzie z kapturem i przedstawił się, że się nazywa Moriarty. No, i chyba go spłoszyłam, no bo jak tylko mnie zobaczył, no to bardzo szybko zaczął odchodzić w zupełnie innym kierunku. Także ja nie wiem, czy to był jakiś złodziej, czy o co chodziło, no nie wiem. Widziałaś go? Jakieś znaki szczególne, charakterystyczne? No nie, nie bardzo, za krótko go widziałam. Rozumiem. Ale rozpoznałabyś go? Może. Jest już jakiś punkt zaczepienia. Musimy teraz namierzyć wszystkich uczniów z naszej szkoły, którzy przyszli dzisiaj ubrani w granatową bluzę z kapturem. Coś czuję, że niedługo znajdziemy tego złodzieja. Przypomnijcie mi, co im ukradziono? Kanapkę i długopis? Tak, to zdecydowanie jest warte tygodniowego śledztwa. Ale jak się teraz sobie tak zastanowimy, to nie było sprecyzowane, z czym była ta kanapka. Bo jak na przykład była z salami i serem, to cholera jasno, to jest naprawdę warte śledztwa. Ej, kurde, nigdy się do szkoły nie przyszedł w takiej bluzie. Gimnazjaliści Tomek Porębski i Adam Karaś prowadzą śledztwo, ponieważ podejrzewają, że w szkole grasuje złodziej. Starsza koleżanka naprowadziła ich na trop chłopaka w granatowej bluzie, którego chcą znaleźć.
To sprawdzaj. Nie wiem, jakie są. Ty no, patrz. To chyba on. Nie wiem, może to wysiąd. A założę się, że ten chłopak, będąc na zakupach dosłownie wczoraj z mamą, był taki szczęśliwy. Tak, mamo, dziękuję! Nareszcie mi kupiłaś moją wymarzoną granatową bluzę! Tak! I nawet się nie spodziewa, co nadchodzi. Ale ja nie wiem, czy to na pewno jest sen. No, nie wiem, ale jeżeli byśmy go brali, to są nam potrzebne jeszcze trzy inne osoby. Ale czemu trzy? No bo przecież to jest ten. Tak wystanowi polskie prawo, że do okazania potrzebne są cztery osoby. W sumie Tomek ma absolutną rację i nie mam do czego się tutaj przyczepić. Ale mogę wam dopowiedzieć, dlaczego tak jest. Bo widzicie, kochani, gdy mamy okazanie podejrzanych, to liczba tych podejrzanych, którzy są okazywani, zawsze musi być liczbą parzystą. A dlaczego tak jest? Bo najwyraźniej, kochani, ludzki umysł jest w ten sposób skonstruowany, że gdy mamy nieparzystą liczbę podejrzanych i mamy świadka, który musi wskazać tą osobę, którą gdzieś tam widział, to istnieje bardzo duża szansa, że ten świadek kompletnie nieświadomie wskaże tą osobę na środku, która jest nie do pary. I właśnie dlatego, gdy mamy okazanie świadków, zawsze bierzemy parzystą liczbę podejrzanych, żeby ten ludzki umysł nie był w stanie się skoncentrować na jednym konkretnym, dlatego, że jest na środku. Jezus Maria, ale się naprodukowałem. O, wracajmy do głupich dzieci w szkole. Aha, no dobra, to patrz, jak to robi mistrz. Yeoman, ej, mam sprawę. Jaką? Konkurs w Radio Węźle z dobrymi nagrodami. A co ja mam robić? Wejdziesz do Radio Węzła, uśmiechniesz się, no i tyle. Wejdzie do Radio Węzła, uśmiechnie się. Tomek, ty wiesz, że to jest radio. Tam cię nie widać. No okej, okay, a nagrody? No oczywiście, że są nagrody, to jest zarąbiste, nie pożałujesz. No to jak są nagrody, to ja zawsze chętny. No to bardzo dobrze, jak się nazywasz? Radek Tkaczuk. Z której jesteś klasy? Druga B. No to za 10 minut podrazujemy, okej? Okay? Spoko, jasne. Dobra, chodź, okay, no to idziemy. Musimy zorganizować tą trójkę. Gimnazjaliści są zadowoleni, bo udało im się podstępem namówić głównego podejrzanego do pojawienia się w radiowęźle. Teraz chcą nakłonić jeszcze trzech uczniów, żeby wzięli udział w okazaniu. W szkole giną teraz różne dziwne przedmioty? No faktycznie, ostatnio gdzieś mi temperówkę wcięło. No właśnie, więc z naszych ustaleń wynika, że w szkole grasuje złodziej. Dobra, przyznam się, temperówki także kradłem, to jest mój fetysz, ja kocham temperówki i kanapki. I nie mamy czasu na zwłokę, więc jak? Jesteście z nami? Pomożecie? Ja tam nie wiem, co to jest okazanie, ale jak to ma pomóc, to ja mogę iść. Tak? Tak. Okej, okay, no to chodźcie. Karaś, prowadź ich, a ja zadzwonię do świadka. Spoko, spoko. Chodźcie. Tomek z Adamem chcą sprawdzić, czy ich świadek rozpozna podczas okazania... O, dziewczynka się spojrzała w kamerę. Wszystko widziałem. ...podejrzanego ucznia w granatowej bluzie. Chłopcy nie wiedzą, że Radek nie jest złodziejem i niesłusznie go podejrzewają. Ale dla chłopców to nie ma znaczenia. Oni chcą odegrać rolę Sherlocka i Watsona. Zostawmy ich w spokoju, dobra? A jak dobrze wiemy, każdy Sherlock potrzebuje swojego Moriartiego. I tym razem padło na tego kompletnie niewinnego chłopca. Jezus Maria. Mam nadzieję, chłopcze, że jesteś gotowy na śmierć. Z reguły Moriarty umiera. To już niedaleko. Dobra, to ja idę po świadka. Idź po świadka, tak, bo nie odbiera logo. Tak, chodźcie na chwilę do Radia Węzła. Cześć, dobrze, że jesteś. Możesz na chwilę z nami jechać. No ale o co chodzi w ogóle? No słuchaj, jest konkurs po prostu, nie? I tyle. No dobra, a te nagrody? Zaraz się dowiesz, jakie są nagrody. Panowie, numerki, proszę. Raz. Panowie, wasze numerczki. No ale co mamy z tym zrobić? Po co nam to? Coś podejrzanie dużo pytań zadajesz, panie Moriarty. Staniecie i nagrodą, proszę panów, jest 5 minut w Radio Węźle. No, słucham? Ej, super, dobrze, że jesteś. Przypatrz się im każdemu z osobna, nie? No i tutaj niestety Tomek zapomniał, że na okazaniu podejrzani powinni być do siebie podobni. I to jak na przykład spojrzymy na chłopaków, no to jeden z nich jest na przykład pół metra niższy niż reszta. A o podobnym ubraniu to już nawet nie wspomnę. Za to natomiast wspomnę, że studiowałem kryminalistykę, kochani. Jezus Maria, zabiję się. Uspokój się. Przypatrz się każdemu z nich osobna, bo po prostu... Wydaje się, który to? Nie, jak tak na nich patrzę, to... No chyba ten... Pokaż numerek. Ten pierwszy numer chyba. Pokaż. No ten z jedynką, to chyba on. Jesteś pewna? Nie, no tak na 100% to nie, ale... Chwila, to jak nie jesteś pewna na 100%, to na ile procent jesteś pewna? Wiesz co, tak się zastanawiam, że on w ogóle nie jest podobny, to nie wiem, tak na 5% może? No i dobra, tyle mi wystarczy. To mógłby być on. Dobra, no dobra, dzięki za pomoc. Jakby co będziemy dzwonić. To no spoko, na razie. Ej, dlaczego mnie zamknęliście? No słuchaj, dlaczego mnie zamknęliście? Przecież nic się chłopaku nie stało. Tak, ale nie musiałem tutaj specjalnie przychodzić. No chłopie, uspokój się. Nie musiałem przychodzić. Co robiliście rano po celu? Nie będę was wspominał. Masz w ogóle jakieś alibi. Palcie się. Dobra, dzięki.
No to możecie iść. I Tomek dokładnie w tym momencie zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest ani policjantem, ani detektywem i temu chłopakowi nie może nic absolutnie zrobić. Inaczej mówiąc, Tomek ma takie same uprawnienia jak Rutkowski. Okazanie opłaciło się. Świadek wskazał na gościa w granatowej bluzie, ale zanim przekażemy go w ręce prawdziwej policji, musimy mieć stuprocentową pewność, że to on kradnie w naszej szkole. Teraz najważniejsze jest to, żeby znaleźć przy nim skradzione przedmioty, to będzie nasz przełom w śledztwie. A jak nie będzie tych przedmiotów w jego torbie, to je podrzucimy. Komisarz oczekuje dobrych wyników od nas. Kurde, szkoda, że nie zamknąć go od razu w tym radiowęźle. Tomek z Adamem, którzy prowadzą w szkole śledztwo w sprawie zaginionych przedmiotów, są niemal pewni, że złodziejem jest uczeń w granatowej bluzie. Adam jest zły na kolegę, że wypuścił chłopaka i cała ich praca może iść na marne. Do muru musiałby się przyznać i wtedy mielibyśmy łatwą drogę, żeby go odprowadzić do Dyrka. No ale kurde, szkoda, że nie wziąłeś tego proszku daktylowego, to przynajmniej nie byłoby żadnych problemów. Daktyloskopijnego się mówi, młotku ty. Nie, my mówimy daktylowego od teraz, to jest proszek daktylowy. Jezu, ale co mi różnica naprawdę? Duża. No. Panowie, zapraszam do siebie na chwilkę. Tak, pani profesor. Dzień dobry. Był u mnie Radek Tkaczuk i poskarżył się, że zamknęliście go w radiowęźle. No dobrze, proszę pani, przyznaję się, przekroczyłem moje uprawnienia. Oddaję moją odznakę i oddaję mój pistolet. Tomek, skąd ty to masz? Mogę wiedzieć, dlaczego to zrobiliście? Słucham? Nic. Mogę wiedzieć, dlaczego to zrobiliście? Bo jest to prawdziwy kryminalista, proszę panią. A tak poważnie? Prowadzimy czynności śledcze i musieliśmy zrobić okazanie świadkowi. Okazanie? Tak. A mogę wiedzieć, jakie czynności prowadziliście? Proszę panie, to jest złodziej. Ukradł dwa długopisy i kanapkę. Proszę panie, miałem wczoraj czynności operacyjne, oczywiście opłacane z pieniędzy podatników w Santago. Ale to były czynności operacyjne, ja tam nie byłem dla przyjemności. Dobrze chłopcy, a tak poważnie, nie żartujcie, dobrze? Proszę panią, ale my nie żartujemy, naprawdę. Mówimy na poważnie. No właśnie. Panowie, nie chcę słyszeć, że zamknęliście kogoś w radiowęźle, okej? Okay? Dobrze. Dobrze? Dobrze. Ostrzegam. Dobrze. Weźcie się lepiej za naukę, a nie głupoty, ale... dobrze? Ej, kolejny przypał będziemy mieli. No chłopie, zawsze mamy i teraz jeszcze będzie gorzej. Pierniczek, kolejny przypał. Co teraz? Nie wiem, poskarżył się, poszedł konfident. Konfident? Wy dosłownie się w policję bawicie. To chyba powinno być okej dla was. Ej, znasz nasze akcje, więc wiesz, o co chodzi. Właśnie. Wiesz, jak to się kończy. Rozumiem. Wiecie co? Ja to na waszym miejscu naprawdę bym sobie odpuścił to całe śledztwo. Dlaczego? Bo mam więcej niż 15 IQ. No bo tej kanapki nie ukradł żaden złodziej. A kto? No ja ją sobie wziąłem, bo na maksa zgłodniałem. Sorry, stary. Zbyszek, odpuściłbym ci, gdyby to była zwykła kanapka. Ale to była kanapka z salami i serem. Stawaj do walki! Fight! Zjadłeś moją kanapkę? Ej, uspokój. No głodny byłem, a swoje z domu zapomniałem. A ja chłopcy, sobie nie wziąłeś. Nie wziąłem. No to właśnie. Ej, ale nie wiecie, czy komuś coś ostatnio nie zginęło? Ktoś coś przebąkiwał? Chyba Bully coś tam wspominał, że strugaczkę mu wzięli. I Gumbas coś krzyczał, że mu ołówek wcięło. Tak? No właśnie, czyli złodziej grasuje. No to trzeba go znaleźć. No to dobra, ej, to nie jest osoba na ten miejsce. Dobra. Adam z Tomkiem wciąż są przekonani, że w szkole grasuje złodziej. Ustalili, że to Radek Tkaczuk z drugiej B. I teraz chłopcy chcą znaleźć dowody jego winy. Gimnazjaliści są pewni, że dzięki temu zostaną w szkole sławni. Oj, sławni to zostaniecie na 100%, ale z innego powodu niż chcecie. Plan lekcji. Dawaj do Bożnej. No spoko. Pani Jadziu, można? No, co tam znowu, chłopcy? A nic, przepraszam pani Jadziu, pomyliłem się. Przecież mieliśmy sprawę, chłopie. Chodź. Zwróciłeś uwagę na ten długopis, którym pisała? Nie. Słuchaj, to jest ten mój długopis, co mi wcięło. Jezus Maria, znowu miałem rację. Biedna pani Jadzia będzie pałowana. O Chryste. A wspominałem wam może ostatnio, jak niesamowicie bardzo kocham program Szkoła. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego? No to właśnie dlatego. Czyli uważasz, że Woźny kradnie? Tak. Kupię. Czyli nasz pierwszy podejrzany, Tkaczuk, jest niewinny. Rozumiesz? No, co, chcesz ją przesłuchać od razu? Nie, nie możemy jej przesłuchać. Nie ma na to czasu. Musimy zrobić obławę. Rozumiesz? Jak na safari będziemy ją gonić w naszym jeepie, a potem siatkę na nią zarzucimy, żeby ją schwytać. Is she dead? No. No tak, no dobra, rozumiem. No ale to nie zdążymy teraz przecież tego zrobić, bo zaraz już dzwonię. O, widzisz. Odzadamy to. Sorry chłopaki, tak jak wielu prawdziwych policjantów musi się zdecydować. Obowiązek i służba, czy życie prywatne i rodzina i szkoła. Wybierajcie chłopaki.
Tego bym się nie spodziewał. Wychodzi na to, że to woźny szukaliśmy przez ten cały czas. Naprawdę mistrzowskie posunięcie. Zatrudnić się jako woźna w szkole, biegać z mopem i nie wzbudzać podejrzeń. I kraść długopisy? Nie, to jest serio pytanie. Kraść długopisy? Jakby nie wiem, chociażby piórniki kradła czy coś. Może wtedy by się opłacało, ale długopisy? Albo czekaj, z drugiej strony, może ona od lat już kradnie te długopisy, a z racji tego, że to są długopisy, to nikt nawet na to uwagi nie zwraca. I ona może już ma miliardy tych długopisów w domu. Ba! Może ona z tych długopisów dom buduje dosłownie. Ale przyjrzeliśmy ją. Jesteśmy lepsi. Gimnazjaliści Adam i Tomek prowadzą szkolne śledztwo w sprawie zaginionych przedmiotów. Wstępne podejrzenie padło na jednego z uczniów, ale nagle sytuacja zmieniła się i główną podejrzaną stała się woźna. Chłopcy zbierają rzeczy od kolegów, żeby przygotować pułapkę i złapać woźną na gorącym uczynku. No dobra, co my tutaj mamy? Gaz pieprzowy, pałka teleskopowa, paralizator, kajdanki, pistolet, nóż. Powinno starczyć. Wszystko dajcie do kar. No dobra, no to... Ale do zwrotu, okej? Okay? No, wszystko oddamy po akcji. Po akcji wszystko wam damy. Słuchajcie, i taka sprawa. Trzymajcie kciuki, bo to naprawdę nie jest łatwa akcja. Ta akcja, od tej akcji zależy to, czy ujmiemy tego złodzieja, czy nie. Przejęci gimnazjaliści zamierzają przygotować się w szatni do zasadzki na woźną. Są przekonani, że ich śledztwo zakończy się sukcesem, a oni złapią bezkarnego dotąd przestępcę. Dobra, no to gdzie to zostawiamy? No słuchaj, to musi być mega widoczne i musi kusić złodzieja, nie? Więc ja myślę, żeby to tu wywalić. I Tomek, nie zapominaj o najważniejszym. Otwórz plecak i przy plecaku ustaw wentylator, żeby wentylator pchał powietrze i ten zapach tej kanapeczki z salami. O Jezu, czuję ją, czuję, gdzie jest ten plecak? No to jak znalazł? Na środku idealnie. Taki problem. Duchy. Musi się udać. Coś czuję, że za niedługo złapiemy woźną na gorącym uczynku. W filmach kryminalnych zawsze kręciły mnie takie akcje. Wszyscy w szkole będą w szoku, że to woźna jest złodziejką i my rozwiązaliśmy tę sytuację. Tak było. Przysięgam. Dobra, już przejdźmy do momentu bicia woźnej. Kurde, no. Całą matmę już tu prawie siedzimy, no ale dalej nic nie ma. 40 minut później chłopcy nadal czekają, aż w końcu woźna wpadnie w ich zasadzkę. A mówiłem, wentylator przy plecaku to nie słuchali jak zawsze. Nienawidzę przegrywać, kurde. Też zbytnio tego nie lubię. Dobra, dawaj, dawaj. Co ty? Tomek, co proszę, wy zwariowaliście? Proszę, złodziej! Co wy robicie? Złodziejko, nie ruszaj się! Co ja właśnie oglądam? Tak to jest serio pytanie. Co ja właśnie oglądam? To ma być jakiś żart, chłopcy? Ta? Żart? Inaczej się będziesz tłumaczyć w pierdlu. To tobie wszędzie najwyższym przedziałem szkolnym Polski. No, ukradłam chyba... Reszki, co tu się dzieje? Czy wyście zwariowali? Nie Tomek, wiem. Proszę puścić panią Jadzie. Wyście zwariowali, naprawdę. Ale pani profesor, pani Jadzia jest groźnym przestępcą. Ona znowu zamorduje. A nie, chwila, chodzi tutaj o kradzież długopisu, racja. Ona znowu ukradnie długopis. Co to jest? Nie wiem, co. Złapaliśmy złodziejkę, która kradnie długopisy. Tomek, proszę cię. Chciała dziś ukraść nawet nie chcę słyszeć żadnych tłumaczeń, rozumiesz? To ja... Te wasze długopisy, temperówki po całej szkole znajduję. I potem zanoszę do swojego kantorka. Wiesz, Tomek, jak pójdziesz ze mną teraz, to wszystkie swoje zguby na pewno tam znajdziesz. Przesadziliście, panowie, przesadziliście. I co teraz, mam zadzwonić do rodziców, tak? Nie, no chcieliśmy dobrze. W dobrej wierze to robiliśmy. W dobrej wierze proszę przeprosić panią Jadzie. Pani Jadziu, no przepraszamy. Bardzo. Ale przeprosić powiedziałam. No to przepraszamy. Przepraszamy. Przepraszacie? Wasze przeprosiny dla mnie nic nie znaczą. I od jutra zaczną wam ginąć całe piórniki. Pani Jadziu, pani wie, że pani jest najlepsza. Właśnie. Rozczarowaliście mnie, chłopaki, naprawdę. Tomek, ręce opadają. Niech to się więcej już nie powtórzy, nigdy. Ja naprawdę uwielbiam Tomka. On jest takim promyczkiem nadziei w tym szarym i smutnym świecie. Tomek, proszę cię, nigdy się nie zmieniaj, stary, nigdy.
Ale numer. Ja naprawdę musiałem zgubić te długopisy. Wygląda na to, że żadnego złodzieja nie było i będziemy musieli umorzyć sprawę. Ale jaja były niezłe. Warto było szukać kryminalisty, mimo tego, że nigdy go nie było. Czyli parafrazując, warto było prześladować niewinnego ucznia, a także niewinną panią woźną, bo my przy okazji się doskonale bawiliśmy. O śledztwie Adama i Tomka zrobiło się głośno w całej szkole. Chłopcy stale słyszą docinki od rówieśników. Mają nadzieję, że szybko im się to znudzi. Babci nigdzie nie może znaleźć okularów. Może pomożecie jej? A mojemu bratu pomogą czapki gdzieś. No dobra, dobra. Poszukaj. Ej, ja też mam prośbę. Śniło mi się, że dyrektorka kradła drożdżówki z bufetu. Może zorganizujecie zasadzkę? No. Chwila, moment, to już drugi raz słyszę, że pani dyrektor kradnie drożdżówki. Trzeba się w ten temat zagłębić. Tomek, gdzie jest mój pistolet? Przepraszam, pani komisarz, mogę z powrotem odznakę i pistolet? Dziękuję wam, kochani, serdecznie na dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Jak widzicie, ja się doskonale bawiłem. Kocham to. Jezu, Tomek jest promyczkiem nadziei, promyczkiem szczęścia w tym smutnym życiu. Dziękuję ci, Tomek. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli chcecie mi polecić kolejny odcinek Paradokumentu do skomentowania, czy to szkoła, ukryta prawda, trudne sprawy, dlaczego ja, nieważne, napiszcie mi numerek tego odcinka w DM-ach na Instagramie. Ewentualnie w komentarzach pod tym filmem. Co wolicie? Czym chata bogata? Rób ta, co chceta. Dzięki wielkie i widzimy się już w kolejnym odcinku, jak zawsze, za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia.